W liturgii Kościoła w poniedziałek wspomnienie świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. W czwartek wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, w piątek wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. W sobotę wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, dziewicy i męczennicy. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożych łaski i opieki Matki Najświętszej. Szczególne życzenia składamy siostrze Renacie Zakrystiance, która dzisiaj obchodzi imieniny. Życzymy siostrze Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej oraz dużo siły i wytrwałości w pracy dla naszej wspólnoty i w realizacji powołania zakonnego. Z racji przypadającego w czwartek święta Matki Bożej Miłosierdzia zapraszamy i zachęcamy do uzyskania odpustu na zwykłych warunkach w naszej kaplicy, która jest pod jej wezwaniem. Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami, które odmawiamy codziennie o 18:00. We wtorek o 17:00 spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania z klas siódmych. Młodzi gromadzą się przy drzwiach do kaplicy Matki Bożej, skąd ksiądz zaprowadzi ich do sali na spotkanie. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, składka na tacy jak co miesiąc, przeznaczona będzie na bieżące parafialne inwestycje. Wszystkie środki z tej składki przeznaczamy na trwający, bardzo kosztowny, ale niezbędny remont świetlików w dachu kościoła oraz drzwi, okien i witraży. Dziękujemy za każdy dar złożony na tacę poprzez bezgotówkowy ofiaromat przy wejściu oraz wpłacany na konto parafii. Z powodu remontu w kościele od poniedziałku rano do soboty rano wszystkie msze święte i nabożeństwa odprawiane są w dolnej kaplicy. Natomiast w soboty wieczorem i w niedzielę msze święte odprawiamy w górnym kościele. Przepraszamy za wszystkie niedogodności wynikające z remontu i bardzo prosimy o cierpliwość i ostrożność. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Ryszard Rojowski z ulicy Różnikarskiej 9 i Ryszard Knot z ulicy Opolskiej 17. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.